Trzech Gruzinów w wieku od 27 do 32 lat podejrzanych o kradzieży samochodowych katalizatorów zatrzymali leszczeńscy policjanci. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu całej trójki na trzy miesiące. Jak relacjonuje Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, w nocy z 20 na 21 kwietnia na parkingach sąsiadujących ze sobą osiedli doszło do dwóch kradzieży. Sprawcy z zaparkowanych tam samochodów marki Toyota odcięli dwa katalizatory. Ich łączna wartość podana przez z pokrzywdzonych to kilkanaście tysięcy złotych. Wszyscy trzej zatrzymani usłyszeli po dwa zarzuty, ale sprawa jest rozwojowa i niewykluczone, że zarzutów będzie więcej. Policjanci odzyskali skradzione katalizatory.